Mateusz Kaniowski, kanał Kanu typuje i czas obstawić Ligę Europy, w tym pojedynek Rakowa-Częstochowa, a także zobaczymy sobie, co zrobi Bayer Leverkusen z Karabachem Agdam. Moi drodzy, przenosimy się oczywiście na Flash Score'a i już Wam o tym wszystkim opowiadam. Słuchajcie, nie będę ukrywał, nie mam zbyt dobrych odczuć, uczuć i predykcji wobec meczu Rakowa-Częstochowa ze Sportingiem, oczywiście z całym szacunkiem dla tego klubu i dla jego kibiców. Mam wrażenie, że to będzie bardzo trudne spotkanie. Dlaczego? Przede wszystkim Sporting jest bardzo mocny. Okej, przegrał z Atalantą, wygrał 2-1, więc to nie były łatwe spotkania, byli zbrankowy 3-3. Natomiast no, Liga Portugalska jest dużo mocniejsza od polskiej. Sporting jest bardzo mocnym zespołem i nie sądzę, żeby Rakowowi było łatwo w tym pojedynku. Kurs na to, że Sporting wygra, to około 1,75, co patrząc na to, że Raków jest czwarty w tym momencie w polskiej ekstraklasie, no pokazuje nam, że Sporting powinien być tutaj mocnym faworytem. Oprócz tego mecz Bayeru Leverkusen z Karabachem, o którym już wspominałem, obie drużyny mają po 6 punktów i wygrały 2 swoje mecze. Natomiast różnica jest taka, że w porównaniu do Karabachu, Bayer jest po prostu dużo mocniejszym zespołem. W tym momencie są liderami Bundesligi. Idzie im doskonale, strzelają potężną ilość bramek. Nawet samo to, że w dwóch meczach mają 6-1 bilans bramkowy, 4-0 z Haken i 2-1 z Molde, w porównaniu do tego, że Karabach dwa razy wygrał po 1-0, to już nam sporo pokazuje na temat różnicy tych dwóch drużyn. Wydaje mi się, że Bayer Leverkusen pewnie zwycięży z Karabachem, a czy Sporting zwycięży z Rakowem, już Wam o tym mówię. Natomiast patrząc stricte na statystyki pojedynków obu drużyn, no to zobaczcie, no Sporting jest naprawdę obecnie w fajnej formie. Raków przegrał ostatnio 2-1 z Górnikiem Zabrze, przegrał u siebie z Grazem, przegrał 4-1 z Lechem, przegrał 2-0 z Atalantą. Tutaj 3 bramki stracone w meczu z Ruchem Chorzów, który był dość mocny, 8 bramek łącznie, 3-2 z GKS-em Katowice, 2-0 z Puszczą Niepołomice. Jeżeli porównamy do tego Sporting i ich osiągnięcia w tych spotkaniach, no to oprócz porażki z Atalantą widzimy, że naprawdę fajnie im idzie i są w naprawdę dobrej formie, wygrywają mecz za meczem. Ogólnie rzecz biorąc nie lubię obstawiać przeciwko polskim drużynom, no ale patrząc chociażby na różnicę w potencjale składu obu drużyn, sądzę, że po prostu drużyna ze stolicy Portugalii zwycięży ten pojedynek i po prostu wykorzystamy to, że jest tak dobry na nich kurs. A Bayer Leverkusen, tak jak wspominałem, również jest w doskonałej formie, no zresztą zobaczcie to i teraz zastanówmy się, czy naprawdę Karabach, który na przykład w ostatnim meczu zremisował z Turanem 2-2, będzie w stanie zatrzymać taką machinę, która no wygrywa wszystko, to jest wszystko na zielono, bardzo dobra forma. Karabach oczywiście też jest dominatorem u siebie, ale uważam, że to nie jest to samo i po prostu Bayer zwycięży. Zobaczmy sobie tutaj na kursy. Tak jak wspomniałem, no praktycznie wszyscy obstawiałem 1,79, kurs 1,80 na to, że Sporting wygra. Grzechem byłoby nie skorzystać oczywiście, ja będę trzymał kciuki za to, żeby chociażby Raków wyciągnął z tego remis, ale nie będzie prosto. Nie będzie prosto. Tutaj, jeżeli ktoś by chciał MyCombi, że będą co najmniej dwie bramki, plus Sporting 1,97, też bardzo myślę, że się to może opłacić, ale my sobie zostawimy to, plus Bayer Leverkusen zagramy w handicapie. Dlaczego w handicapie? Słuchajcie, uważam, że jest taka różnica klas, że jeżeli byśmy chcieli zagrać Bayer Leverkusen i pożyć 1,5 gola, to 1,28 nie jest jakimś super kursem, a kurs 1,56 na minus 1 jest bardzo dobry. Dlaczego? Wyniki 2-0, 3-1, 4-2 pretendują, że Bayer, że wejdzie nam ten kuponik. Musi być różnica dwóch bramek, czyli Bayer nie może wygrać 1-0, 2-1, 3-2, a sądzę, że przy tej formie Bayeru to się powinno udać. Za 200 zł mam do wygrania 491 zł i 0,4 grosze. Bardzo ładnie, kurs 2,79, kod gramy 200. Polega na tym, że jeżeli się zarejestrujecie i sobie tak zagracie, to możecie wygrać pieniążki. Oczywiście będą od razu wasze, jeżeli przegracie po użyciu kodu rejestracyjnego, jeżeli to będzie was pierwszy kupon, to te 200 zł do was wrócą, żebyście obstawili na coś innego, moi drodzy. Jest to bardzo dobra forma, że jeżeli macie powyżej 18 lat, lub ktoś z waszej rodziny nie ma jeszcze konta, chcecie założyć, mocno polecam. Obstaw i oby się udało. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej.